Cześć wszystkim, znowu Pan 7, dalszy ciąg Arkanum. Jesteśmy z powrotem u Pretora, Króla Kumbrii. Przyniosłem Ci Twoje podatki. W sumie, to jest osobny przedmiot, tylko zapomniałem, to trzeba było obok burmistrza Czarnokorzenia zajrzeć do skrzyni, do której dał nam klucz. Tam były te sztaby złota. Przyniosłem Ci podatki, proszę. Doskonale. To twój udział. Czy coś jeszcze, milordzie? Coś jeszcze? Bla, bla, bla. Tak, znajdzie kogoś innego, żeby tu pomóc. Tak, to jest informacja o tym, że ma jeszcze dla nas zadanie, tylko jesteśmy za chudzi w uszach, żeby się go podjąć. W każdym razie. Może to wrócimy, może nie. Z grubsza nasz biznes w Kumbrii jest już skończony. Musimy znaleźć jeszcze jednego strażnika. O, ciebie. Mogę ci zadać pytanie. Nie, nie ciebie. O, ciebie. Nie ciebie? Powinien być właśnie tutaj jakiś gość od łuków. Chodzi mi o to zadanie, które nam mistrz łucznictwa zlecił. Albo nie zlecił? Powinno być. Nie wiem, dlaczego nie mamy tego zapisanego. Kicel Pris, Dudley Crosstone. Okej. To powinien być tamten gość, ale z jakiegoś powodu z nami nie gadał. Dobra, poczekajcie. Zróbmy tak. Poczekajmy tutaj do rana. Elite Bowguard, Guardian, Vanguard, Elite Bowguard. Nie być jeden z tych gości. Ej, czy nie jesteś Dudley Crosstone? Tak, jestem. O co chodzi? Kissel Price prosił mnie, abym ciebie znalazł. Bla, 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 jest zaniepokojony. Generalnie mówi, że ma gdzieś szkolenie u Kicela, po prostu woli pracować w straży. No i tyle. Dobra. Panie śmietnik, masz coś pan? Nic ciekawego. Zastanawiałem się, czy chcemy coś jeszcze robić? Nie. Zatrzymajmy się póki co z zakupami. Mamy jeszcze troszkę inne wydatki do zrobienia. Dobra. Szmaty. I węgiel przyda się. Dobra. Chyba wszystkie nasze interesy, które póki co mamy do załatwienia w Królestwie Kumbrii,
Udajmy się teraz do... Z powrotem do Czarnokorzenia. Przejedziemy się do Ashbury. Jeżeli widzieliście moje poprzednie przejście Arkanum, to możecie się domyśleć po co. Dobra, idźmy do pociągu, póki co nie mamy położenia Ashbury na mapie. Generalnie Ashbury to jest lokacja, której powinniśmy dużo, dużo później odwiedzić. Ale korzystając z pociągu możemy to jakby pominąć i pojawić się tam dużo wcześniej. A chcemy z paru powodów. Dobra, Ashbury. Kilka siedzeń. Oczywiście. Czy macie coś... Czy ktoś z was jest... magikiem? Tak, Virgil. Low complexity magic. Magiczne przedmioty? Tak. Czy są naładowane jakimiś rzeczami? Nie. Ile jestem? No mamy około 70 lat, mniej niż 100 lat. Czy podróżujemy z żywiołkami? Nie. Czy mamy jakieś wiedzę albo zwoje zaklęć? Fire Slash, Body of Fire, Call Fire Elemental, Jewel of Light Disintegrate? Nie. Dziękuję. Może pan w pierwszej klasie. Idealnie. 3 siedzenia. Trochę nas to kosztuje. Jedziemy do Ashbury. Opowiedz mi o tym pociągu. Jest... piękny kawał maszynerii. Nie mogę się doczekać, aż się nim przejadę. Okej. Bilety w porządku. Jedziemy. Dobra. Niestety wracać już nie będziemy pociągiem. Ale to nie ma większego znaczenia. Dobra, musimy się udać koło ratusza. Przy okazji zaglądajmy do lokalnych śmieci. Dobra, więc więcej za bardzo z tych rzeczy nie potrzebują. Ta. Możemy dużo mołotowów tworzyć tanim sposobem. Dobra, gdzie to było? Gdzieś tutaj. Oczywiście jest noc i wszystko jest pozamykane. A, już jesteśmy prawie na miejscu. Hej, ty! Co robisz? Dlaczego kopiesz tego psa? Naprawdę bym tego nie robił, gdybym był tobą. Idź sobie, zanim zmienię zdanie. Dobra. Tu jest piesek. Piesek zjadł mu obiad. Dobra, w ten sposób dostaliśmy psa. Cóż, czy mam coś tu dużo do powiedzenia na temat psa? Pies, poza tym, że nie ma żadnych wymagań do nas, od naszej osobowości, dołączy w każdym możliwym momencie gry.
Nieważne jaki mamy charakter, poziom oraz liczbę towarzyszy, więc nie jest wybredny. Poza tym jest doskonałym wojownikiem. Przynajmniej był. Widzę, że ma niezbyt dużo zdrowia. Może został troszkę uszczuplony w tej wersji. Generalnie, jeżeli nie jest teraz, to stanie się jednym z najlepszych wojowników w grze. I cóż, myślę, że nam się przyda. Trochę mógłbym go uważać, że branie psa do drużyny za trochę taki lekki cheat. Ale póki co gra pokazuje, że będziemy potrzebowali chyba każdej możliwej pomocy. High velocity pistol. Na razie tego nie potrzebujemy. Z tego co pamiętam, to chyba nie jest najlepsza broń na nasze potrzeby. Dobra. Czy coś ciekawego jeszcze tutaj mamy? Mamy coś ciekawego. Ale chyba, żeby się tym zająć, będziemy musieli wrócić tu później. Mamy tutaj kilka zadań do zrobienia. Dobra, ale na razie dajmy się na cmentarz. Ponieważ na cmentarzu powinniśmy mieć lekkie szkolenie. Dobra, tu jest gość. Z nim pogadamy później, jak będziemy mieli około 13 poziomu. Nazywa się Jeffrey Talon Ash. Ciekawe indywiduum. Okej. Okay. Pierwszy strzał z nowej broni i od razu krytyczne pudło. Okej. Okay. Nie było najlepsze. Dobra, co nas tu obchodzi? Dobra. Wow, nieźle sobie przywaliłeś. Dobra, weźmy może... Zsuńmy się trochę. Co one mają taką duże... AC? Dzięki, Virgil. Tak. Generalnie, kiedy tutaj właśnie przyjdziemy, to te zombiaki będą się nieskończoność pojawiać. Czy ty wziąłeś swoją broń z powrotem? Nie. To kto wziął twoją broń? Ty. Oddaj to Virgilowi. Tak, te umarlaki będą się tutaj pojawiać w nieskończoność. Tam jest duża grupa. Może uważajmy na nią. Więc to jest póki co dosyć dobre źródło doświadczenia. Bardziej jeżeli będziemy to robić osobami, które możemy za darmo leczyć. Czytaj, nie nas. Virgil już chyba odmawia nas leczenia automatycznego. What type of healing do you want? What type of heal? I am finished. What is it that you? What type? Jak go poprosimy, to nadal jest jeszcze w stanie to robić. Dobra. Czekajmy godzinę trochę. I zobaczmy. Ta grupa wygląda niezbyt przyjaźnie, może się na nią nie rzucajmy. Patrzmy, czy może jest jakaś inna, mniejsza grupa do rozwiązania.
Nie do końca. Dobra, mamy trochę mołotowów. Zobaczmy, jak nam to wyjdzie. O, światełko się na nas obraziło, nie wiem czemu. Aj, pop się. Dobra. Mogę się domyślać. Nie wiem, czy dlaczego to światełko się na nas rzuca. ...38 obrażeń. Dobra, chłopaki. Był wdzięczny za trochę osłony. Dobra, pies bierze się do roboty. Sok też. Tak jest dużo lepiej. Dobra, nawet nie musiałem mu to zużywać. Dobra. Trochę nie idą nam zbyt szybko ekspy. Więc nie wiem, czy tu chcemy długo siedzieć. Chyba to, co nam spływa z naszych towarzyszy, nie jest zbyt dużo. 3100. Mniej niż 100 expów za każdego ten. A troszkę nawet amunicji zużyliśmy w międzyczasie. A tutaj dosyć duża grupa jest. Chyba lepiej będzie takie duże grupy w trybie turowym rozwalać. Część naszych towarzyszy całkiem nieźle się do tego nadaje. Będę tutaj tylko stał i tylko wydawał rozkazy, to całkiem nieźle im to schodzi. O ile nie trafiały im się krytyczne pudła, które więcej im życia zżerają. Dobra, chodź to Virgil. Dobra. A trochę się schodzi dłużej niż... taka duża grupa. Dobra, z nimi uważajmy. Będę, o ile ja tylko będę uciekał, to moi towarzysze całkiem nieźle mogą sobie nimi zająć. Dobra. Zbyt dużo tym nie ugraliśmy. Myślałem, że to szybciej będzie szło. Tylko pokazuje, że exp z naszych towarzyszy nie jest najlepszy. Dobra, co w takim razie chcemy zrobić? Chyba się udamy do Tarantu. Co, Virgil? Tylko trochę ulecz, nie?
What is it that... What type of healing? I am finished. What is it? What? I am finished. What is it? What type? I am finished. What is it? What? I am finished. Sorry, Virgil. Nie zauważyłem, że jest... Że jesteś już na skraju wyczerpania. What is it that you want of me? What type of healing? I am finished. What is... What type of... I am finished. What is it? What? I am finished. What is it that you want of me? To tyle. Chyba się teraz udamy do Tarantu. Robić to, co powinniśmy. Czyli udać się do Piskailerów i Sennów. Dobra. Niestety nie możemy wrócić pociągiem. Chociaż nawet w sumie nie chciałbym, bo to nas dodatkowo kosztowało. Ale... pociąg nie przyjmuje psów, więc jest pełna drabinka, piramida. Nazwijmy to piramida pociągowości. Na samej górze są technologowie, potem niżej są magowie, a na samym dole są psy. O, jesteśmy rabowani. Chyba się nie zgodzę na to. Ała. Koledzy, możecie mnie chronić? Okej. Okay. Szybko poszło. Mieli coś przy sobie? Strój barbarzyńcy. Zapchany ekwipunek. Niedługo coś z tym zrobimy. Dobra, twój miecz jest coś warty. Strój barbarzyńcy chyba się przyda Virgilowi. A może i nie? Myślałem, że obecnie to będzie dla niego lepszą zbroją. Ale chyba nie chcę tego nałożyć na siebie. Damage 11, damage resistance 20. Byłoby dla ciebie dużo lepszą zbroją. Nałóż to, Virgil. Nie przejmuj się. Jesteśmy tutaj wszyscy jak w rodzinie. Dobra. What is it that you want of me? What? Dobra, to... Sru. Dobra, jesteśmy w Tarancie. Czekajmy na ranek. What is it that you want? What? I tak, kilka rzeczy do zrobienia. Pierwsze tutaj, dobry panie. Chcesz kupić ten miecz? Kupisz go za 50, super. Co ty jeszcze masz? Przydałoby się coś do leczenia, coś co nie jest bandażem. Ponieważ bandaże są... Nie najlepiej się jeszcze umiem posługiwać bandażami. Nie wiem, czy będę to nawet zmieniał. Widzę, że on chyba za bardzo nie ma takich rzeczy technologicznych do leczenia. Dobra, Saletra. Kupujemy zawsze. Tego nie chcesz. Przykro mi. Dobra. Może się tego gdzieś indziej pozbędziemy. Jest jakaś tawerna. To jest jakiś sklep technologiczny, możemy do niego zajrzeć. Masz coś ciekawego? Google Helmet. Chyba na razie tego nie potrzebujemy. Coś innego... Chyba nie. A ty, dobra pani? Mam maść leczniczą za 60 zł.
Długo będziemy ją sami robić z tych dwóch rzeczy. Skupmy to sobie. Kupmy jedną maść leczniczą na zapas, na wszelki wypadek. I cóż, no to chyba tyle. Potrzymaj to. Będziemy musieli się tego pozbyć prędzej czy później. Dobra, inna rzecz. Musimy pójść do telegramu. Joachim miał tutaj zostawić dla nas wiadomość. Nie pamiętam, gdzie to było. Nie tutaj. Zdawało mi się, że to było gdzieś przy głównej ulicy. Jest telegram tarancki. Dobra, musimy się tam wrócić. Przy okazji, co to jest? Węgiel. Mamy też tutaj parę zadań do wykonania, ale chyba na razie po kolei zaczniemy się zajmować tym, co najbardziej interesuje. W tym momencie to będą wątek główny, ale tak. Telegramisto. Czy macie telegram do Virgila? Tak, ale to cię kosztuje 2 monety. Dobra, proszę tutaj. I dał nam telegram. Odkryłem coś interesującego w naszych przyjaciołach z dziwnymi amuletami. Zacząłem to zwiedzać. Telegram sent by Elder Joachim. I don't know what to make of it. It seems that he thinks it's very important to find out why these men are trying to kill you. Much more important than being here to protect you. Nie potrzebuję ochrony. Oh, that's just bloody wonderful. Then maybe I'll just go home and leave you to get your skull smashed by... Listen, I don't understand this any more than you do. Not long ago, I'd have had a good belly laugh over this whole thing. What do you think? Nie jestem religijnym fanatykiem. Myślę, że ta cała historia jest trochę naciągana. So, you think me a religious fool? You think that all of this is just a coincidence? Perhaps a big misunderstanding? Żeby... You just go ahead and tell that to the next man that comes to cut your bloody throat. Want to know what I think? I'd say there's nothing more contrived than a dead fool. Możemy mu powiedzieć, żeby się wynosił, ale nie. Virgil, nie sprzeczajmy się o tym. Szukajmy tego pierścienia. Yes. There is a particular wisdom in your words. And crying about this prophecy gibberish isn't going to keep a knife out of your ribs. I'll shut up for a while and we'll concentrate on that ring. If we find the owner, maybe we'll find out why those bloody assassins want it so badly. Brzmi świetnie, Virgil. All right. Listen. Tarant is a big city, and a man needs to watch what he does and who he talks to. Believe me, I know a lot about surviving in places like this. This and worse. Just keep one eye always open, and one hand always on your weapon. You can't trust strangers, and sometimes not even your friends. I used to... Wygląda na to, że wiesz sporo o przetrwaniu na ulicach. I used to... Well, that was another time. I know my way around. Just be on your guard and I'll be watching out for you as well. Virgil, o co chodzi? Skąd pochodzisz? No, I don't want to talk about it. I'm sorry, I didn't mean to. There's so much I have to learn. Joachim says the free man is defined by what he does today. I look no more behind me. Jasne. No to chodźmy. Yes. Let's keep moving forward. Co on ma tu jeszcze do powiedzenia? Jeżeli macie jakieś pytania do Panarii, możecie zajrzeć do świątyni. Jeżeli będziecie mieli okazję, to pójdźcie do Stillwater. Pogadam tam z karczmarzem, Bleeding Rosin. Dobra. Jest trochę... Wątek Joachima w tym momencie trochę tak nurkuje, ponieważ do Stillwater jeszcze przez długi czas nie pójdziemy, nawet nie będziemy mieli żadnego
możliwości, żeby tam się dostać. Więc ten... więc... A nawet jak się dostaniemy, to za bardzo tam się dużo więcej nie dowiemy. Dobra... czym ja tu mówiłem? Nieważne. Piska i Larry synowie, do dzieła. Ale dobrze pamiętam, oni gdzieś tutaj byli. Skyler i synowie. Kim pan jest? Hello. Chyba się nie spotkaliśmy. Kim jesteś? Who might you be to ask a dwarf his name? Bloody ignorant outlander, I'd say. As if a dwarf would give his name. Człowieku, jestem... Jestem krasnoludem. Po prostu chciałem być miły. Zapytałem się o imię. Uważasz, że ma przepraszać za bycie miłym? Excuse me. You don't need to take such treatment from this dwarf. Bloody annoying little runt, if you ask me. Dokładnie, Virgil. Wiesz o czym mowa. I mean, look at him. Putting on airs like he's some sort of native dwarf. I'd be surprised if he's ever even been out of the city in his entire life. You can always smell a city dwarf a mile away. He's probably got a manicure. His beard looks a bit scraggly, too. Probably out past his bedtime. Tak, dokładnie, Virgil. Dobra, a ty, człowieku, z czym masz problem? I was saying that it was bloody rude of you to be asking me, a dwarf, for his name. It's not something to be thrown out and away like the day's rubbish. Wiesz co? W tej rzeczywistości Magnus chyba potrzebuje lekkiej lekcji pokory. City dwarf? How dare you? I'm of one of the oldest clans in all of Arcanum. Rescind your comment at once. I've no stomach for spilling dwarven blood, but I will to defend my honor. Czy to jest broda, czy zapomniałaś umyć swoją twarz dzisiaj rano? What? You insult my beard? I'll break you in half. Die! Chyba nie, Magnus. Chyba masz inne plany na dzisiaj rano. A te plany to śmierć. Dobra. Zaczynają ludzie, którzy nie... Tak kończą ludzie i krasnoludy, którzy nie okazują nam szacunku. Masz coś ciekawego? Mała zbroja. Przyda się nam. Dobra. Dodatko miałaś krasnoludy. Krasnoludzkie rękawice, co przydadzą się nam. Zbroje w sumie nawet możemy użyć. Buty. Czy ktoś nas potrzebuje lepszych butów? Virgil, potrzebujesz lepszych butów? Dobra, potrzymaj te rzeczy dla mnie. Nie wiem, co się stało z tamtym, dobra, nieważne. Dobra, tylko to nas chyba trochę spowolni, co? Tak, mamy lekkie obciążenie. Czy możemy coś na to poradzić? Nie chcę oddawać niektórych rzeczy im, bo mogliby zacząć ich używać. Jeżeli dam ci dynamit, to chyba raczej cię nic nie... Momencik. Ile musimy się pozbyć, żeby zejść do braku obciążenia? Do 600. Jesteśmy daleko. Możemy dać ci tą truciznę. Nie wiem, czy jej użyjesz, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Dobra, idealnie jesteśmy. Blisko. Dzień dobry, dobry człowieku. Mam pytania odnośnie tego pierścienia. Został mi dany przez kogoś. Może mogę porozmawiać do pana Skylera? To jest niemożliwe, ale czekaj, muszę się dowiedzieć kto... Dobra. Bez
Bez perswazji chyba tutaj za dużo nie zrobimy. Może go po prostu zastraszymy. Rekomenduję ci, żebyś mnie tam wpuścił. Jestem z tarantańskich władzy. Robimy śledztwo. Chcę zobaczyć nasze dokumenty. Tak, to się nie uda bez perswazji. Dobra, są dwie opcje. Możemy standardowo go obrabować, kiedy będzie spał. Aż dziwne, że coś takiego jest standardową opcją w Arcanum, albo chyba możemy go po prostu zamordować. Ciekawe, czy się Sok o to obrazi. Dobra, nie obraził się. W takim razie ten gość musiał być niezbyt dobrym człowiekiem. On miał ładny garnitur. Dobra, szybkie pytanie. Czy straż miejska się w związku z tym obrazi? Chyba nie. Tak, to nam trochę... O, dlaczego mam jakieś bonusy? O! To może od tych rękawic? Tajemniczych rękawic? Nie mam pojęcia. Dlaczego mam jakieś bonusy do czegokolwiek? Dobra. Na razie chyba nie musimy się przejmować tym wyrzutkiem społeczeństwa, który sukcesywnie wyrwaliśmy. I... Co? Udajmy się do piwnicy. Do dzieła, towarzysze. Chcę to zaatakować. Krytyczne pudło. Tak, dopóki nie będziemy mieli kilku więcej punktów w strzelectwie, to szansa trafienia nie wygląda najlepiej. Dobra, to chyba są takie same zombie, jak te, z którymi walczyliśmy w Ashbury. Całkiem sporo ich jest. Na szczęście mamy dobre argumenty. Miałem na myśli psie argumenty. I mołotowy. Trzy obrażeń. Tak, zdecydowanie. Problem z bronią palną jest taki, że... Problem z bronią palną jest taki, że nie da się za bardzo zwiększyć jej obrażeń. Jeżeli chodzi o broń do walki wręcz, to po prostu można sobie zwiększyć siłę. I to daje nam dodatkowe obrażenia. Z bronią palną tak nie jest. Jak już mamy jakąś broń, to za bardzo nie jesteśmy w stanie jej za bardzo zwiększyć obrażeń. Jedyne co możemy robić, tylko potrzebujemy na to, do tego lepszej celności. Mianowicie możemy celować strzały w głowę. Tego nie pokazałem jeszcze, ale ta gra również ma system jakby celowania ataków w różne części ciała. Możemy próbować celować w głowę, wtedy będziemy mieli większą szansę na trafienia krytyczne i to nam może zwiększyć obrażenia. Ale to nie jest bezpośredni sposób na zwiększenie obrażeń, tylko taki trochę pośredni. Dobra. Będę wysyłał moich towarzyszy przodem. Ponieważ obawiam się, że tutaj będą pułapki. Na pewno te... Jestem
prawie pewny, że ta część z tych skrzyń będzie miała jakąś pułapkę na sobie. Dokładnie. Brawil Jillu. What is it that you want of me? What type of healing? What type? I am finished. What is it that? What type? What? I am finished. What is it that you want of me? What type? What type of healing do you want? What is it? What type of healing? What type? I am finished. What Dobra. Is it that you want? Tak lepiej. Trochę nerwująca trucizna. Dobra, może dajmy to Virgilowi. Trochę cię to. Tak, dajmy tobie hełm. Ty potrzebujesz trochę bardziej póki co KP. Ty potrzymaj to nam. Nic więcej tu nie ma. Dobra. Muszę się trochę uleczyć. I cóż, i zwiedzamy dalej te krypty. Dowiemy się o co. W sumie dowiemy się. Chyba wiecie o co chodzi z Skylerem i synami. Dobra, w każdym razie w tym odcinku pogadamy ze Skylerami i w sumie nie wiem co jeszcze dalej się zajmiemy. Zobaczymy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.